Jeden znajomy ksiądz opowiadał o tym, jak pojechał do Stanów Zjednoczonych i tam zaczął pracować w Nowym Jorku. Spotkał tam pewną kobietę, Polkę, która wyjechała z kraju, by się dorobić. Ale niestety już po pierwszym paru miesiącach zmarła jej mama i musiała wrócić tu do Polski na pogrzeb. Wróciła znowu do Stanów, znowu po miesiącu niestety zmarł tata. I dlatego też znowu powrót na pogrzeb. Ale gdy wróciła znowu do Stanów Zjednoczonych, była już tak zniechęcona tymi śmierciami i przygnębiona swoich najbliższych, że wpadła w depresję. Nie była w stanie pracować. W konsekwencji straciła utrzymanie, straciła mieszkanie, wylądowała na ulicy. I przez 7 lat była bezdomna. Gdzieś żebrała, szukała w śmietnikach jedzenia, ale w konsekwencji chodziła cały czas do kościoła co niedzielę, ale to w żaden sposób nie zmieniało jej tragicznego stanu. I po którymś z kazań jakoś podjęła taką decyzję, że zrobi coś więcej dla Pana Boga, zrobi coś ekstra dla Niego, że w intencji wyzdrowienia pójdzie raz w tygodniu na mszę świętą i będzie się o to modlić. I tak też zrobiła. Chodziła w niedzielę, oprócz tego jeszcze chodziła też w ciągu tygodnia, ale co się okazało, że ten stan i zdrowia się zaczął polepszać, także w ramach wdzięczności zaczęła chodzić na drugą mszę świętą w ciągu tygodnia, tak w szczególny sposób prosząc o pracę. I faktycznie po paru miesiącach udało jej się tę pracę znaleźć, po iluś latach przerwy w pracy, i zaczęła pracować. I w ramach wdzięczności zaczęła chodzić na trzecią mszę świętą w ciągu tygodnia. I w konsekwencji modliła się o to, żeby miała gdzie zamieszkać. Mogła wynająć jakiś pokój, mieszkanie, żeby mogła tam podpisać umowy. I znowu po paru miesiącach to się udało. W konsekwencji już z wdzięczności i też ten stan jej się polepszył, zaczęła chodzić codziennie na mszę świętą, nie tylko dziękując Panu Bogu, ale prosząc i uwielbiając Go za wielkie rzeczy, które uczynił w jej życiu. A ten ksiądz, który mi opowiadał o niej, mówił mi, że gdy ją spotkał, była jedną z najbardziej aktywnych parafianek w parafii, w której pracował. Zaangażowała się szczególnie w pracę z młodzieżą, jako już starsza kobieta. Chodziła po różnych pubach, klubach w Nowym Jorku i zapraszała tych młodych, bawiących się na imprezach, na adorację, na spowiedź. Księża za bardzo w to nie wierzyli na początku, ale kiedy przyszedł pierwszy czwartek miesiąca, była adoracja, zespół śpiewał, księża w konfesjonałach, kościół był pełen i klęczeli młodzi ludzie przed Najświętszym Sakramentem, a księża mieli co robić w konfesjonałach. Pan Bóg wielkie rzeczy czyni w nas. Kiedy przychodzimy do Niego, tak, przychodzimy na te rekolekcje, kiedy robimy dla Niego coś ekstra, przybliżamy się do Niego, On jeszcze bardziej przybliża się do nas. I dlatego dzisiaj, gdy jesteśmy na Eucharystii, nie chcemy tylko myśleć o sobie, ale przynosimy tu w sercach naszych bliskich, naszych małżonków, dzieci, rodziców, sąsiadów, znajomych czy przyjaciół, ponieważ nie tylko chcemy, żebyśmy my mogli doświadczać tej łaski, ale miłości Pana Boga, ale chcemy, żeby inni jej doświadczyli. Wczoraj i przedwczoraj mówiliśmy o tej miłości Pana Boga, która jest dla nas jak ta jest, jak dla człowieka, jak takiej kartki, która jest pokiereszowana przez różne grzechy i sytuacje. I Bóg przytula każdego z nas swoją miłością i mówi: ja Ciebie kocham, jesteś dla mnie kimś wyjątkowym. I Bóg przychodzi do nas często przez ludzi. Przychodzi wtedy, kiedy oni dla nas mają czas, kiedy mówią nam piękne słowa, kiedy okazują nam czułość, kiedy dają prezenty, służą, czy kiedy wspólnie przeżywamy z nimi modlitwę, sakramenty. I wtedy Bóg przychodzi, materializuje się, jest obok nas w drugim człowieku. Wczoraj modliliśmy się też o uzdrowienie, by Pan Bóg dotykał naszych dusz, umysłów, ciał, dotykał relacji międzyludzkich. Modliliśmy się według tych pięciu kluczy, żeby to była konkretna prośba, z wiarą, konkretnie przedstawiona, pojednaniu z bliskimi i otwarciu na wolę Bożą, bo nie nasza wola, ale wola Boga ma się czynić. Chciałbym coś teraz zainscenizować. Jeśli mogę poprosić tutaj, widzę kogoś znajomego, to poproszę, mogę na chwileczkę Cię poprosić? Tu. A tutaj też może być, śmiało. Mogę Cię poprosić też? Zawiążesz oczy, dobrze? Zawiążesz oczy.
Zrobimy bardzo prostą inscenizację. Ja wcielę się w postać Boga. Oczywiście nie za bardzo się do tego nadaję. A jakoś na imię? Ja Marta. A Marta będzie po prostu musiała mnie słuchać. Proszę, żebyś po prostu wykonywała dokładnie to, można usiąść, dziękuję, to, co powiem, dobrze? Zrób dwa kroki do przodu. Zrób krok w bok. Zrób trzy kroki do przodu. Zobaczmy, jak trudno jest czasami usłyszeć Pana Boga. Nie wiemy do końca, co Pan Bóg, dokąd nas prowadzi, co się w naszym życiu wydarzy, kto z naszych bliskich, jaka jest jego droga życia. Zrób cztery kroki do przodu. Zrób dwa kroki do przodu. Zrób krok w bok, w prawo. Prawo. Zrób dwa kroki do przodu. Obkręć się w prawo o 90 stopni. O, tak, w ten sposób. Dobrze. Jeszcze trochę cofnij się w drugą stronę. O, trochę w lewo. O, tak. Dobrze. Zdejmiemy teraz ten. I Pan Bóg zaprowadził cię do nowego miejsca. Jakbyś mogła teraz siąść sobie tutaj, dobrze? Oklaski dla naszej Marty, bohaterki tutaj całego wydarzenia. Czasami Pan Bóg poprowadzi nas w nowe miejsce. Musimy się przeprowadzić. Zmienia się sytuacja naszego życia. Ktoś z naszych bliskich, jego droga toczy się inaczej, niż byśmy chcieli. Ja podam to na przykładzie mojej siostry. Ja nawróciłem się, mając 17 lat. Pan Bóg gdzieś przemienił moje życie. Ale moja siostra w tym czasie była osobą niewierzącą, zbuntowaną. Miała takiego irokeza na głowie. Nie chodziła do kościoła. Uciekała do Jarocina, jakieś koncerty. Była pankową. No i ja, jako wtedy młody, nawrócony 17-latek, bardzo mocno modliłem się, żeby moja siostra się nawróciła. Ale się nie chciała nawrócić. Nie chciała chodzić do kościoła, mimo że tam pojechała na jakieś rekolekcje, no ale nic nie za bardzo było widać. I poszedłem do seminarium. Bałem się trochę pójść do seminarium, ponieważ bałem się, że moja rodzina gdzieś się rozpadnie, moi rodzice czy siostra w ogóle już od Pana Boga odejdzie. Ale jeśli człowiek Panu Bogu zaufa, to Pan Bóg troszczy się o swoich bliskich. I paradoksalnie, kiedy poszedłem do seminarium, miałem jeszcze większy wpływ na moich rodziców, na to, jak wygląda ich rodzina, małżeństwo. Ale cały czas starałem się, żeby nawróciła się moja siostra. I nawet jak już byłem księdzem, dużo nie mówiłem o Panu Bogu, dawałem książki, jakieś różne rzeczy, ale nic nie skutkowało. W pewnym momencie moja siostra Patrycja powiedziała, zdenerwowana: Adam, ty mi przestań już mówić o Panu Bogu, bo ja to wszystko wiem. Gdybyś ty był dla mnie autorytetem, to ja bym sama cię o różne rzeczy pytała. Ale ty nie jesteś dla mnie autorytetem. Nie mów mi o Bogu więcej. Ja poczułem jakby strzał w serce. Jak to? Ja, taki młody, święty ksiądz, nie jestem dla niej autorytetem? No i przestałem z nią mówić o Panu Bogu. Zrozumiałem, że nie mam teraz jej opowiadać o Panu Bogu i ją próbować zmienić, ale mam ją pokochać z tym, jaka ona jest, pomimo tego, że jest całkowicie inna, niż bym chciał. I to się taki przewrót kopernikański we mnie dokonał, że nie mam ją zmieniać, ale mam ją kochać tak bezwarunkowo, bezinteresownie. Spędzać z nią czas, rozmawiać z nią, okazywać czułość, być do jej dyspozycji. I co się okazało po paru latach, cały proces trwał 20 lat, że jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi, że lubimy spędzać czas gdzieś tam wychodząc do kina, rozmawiając, odwiedzając się wzajemnie, a też tu z Poznania jest. Oczywiście to rodzi trochę niebezpieczeństwa. Kiedyś jedna pani przyszła w parafii i mówi: proszę księdza, ja słyszałam, że byłam w przychodni. Co ja się o księdzu nasłuchałam od innych pań? Ja mówiłem: co takiego? No, że ksiądz ma kobietę, że ksiądz chodzi z nią po sklepach, że gdzieś tam widzieli księdza na starym rynku. A ja pytam się: a jak ona wygląda? A oni mówią: no taka wysoka, blondynka. A ja mówię: a to moja siostra rodzona. Rodzona siostra? O Bogu, dzięki księże, bo ja myślałem, że ksiądz ma kochankę.
Ale później mówię o tym na kazaniu. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Tam w kościele też się trochę uśmiechnęli tej całą sytuacją. Ale pod koniec brzy się mi przypomniało, że moja siostra ostatnio przefarbowała włosy. Już nie jest blondynką, tylko brunetką. Więc dopowiadam, żeby nie było jakichś nieporozumień. Ale schodzę do zakrystii i ministrant do mnie podchodzi. Księże, ksiądz już może robić wszystko. Ksiądz powie, że to siostra, tylko że przefarbowała włosy. Jak to łatwo można osądzić. Ale wracając do tej mojej siostry. Ja przestałem jej mówić o Panu Bogu. Ona po prostu patrzyła na moje życie. Patrzyła na życie osób, które gdzieś są obok mnie. I co bardzo było ciekawą rzeczą, to nie ja, ale osoby, które były gdzieś we wspólnocie kościoła, w parafii, w młodzieży, studentach, to przez nich Pan Bóg zadziałał. Nie przeze mnie. Ja bym był zbyt pyszny, żeby sobie to przypisać. I w tym momencie, w pewnym momencie dowiedziałem się, że jedna ze studentek z duszpasterstwa zaprosiła moją siostrę na mszę świętą. I chodzą na mszę świętą do katedry na 20:30, dla dorosłych 20:30. Ja nawet o tym nie wiedziałem, że od jakiegoś czasu chodzą na tą mszę. Albo później się dowiedziałem, że moja siostra była na jakichś rekolekcjach, ktoś ją tam zaprosił. Albo że gdzieś tam pojechała na wyszukała kolejne rekolekcje. Że do mnie dzwoniła i pytała się, Adam, wiedziałeś, że papież Benedykt zrezygnuje? A ja powiedziałem, tak, dostaliśmy oficjalne pismo z Watykanu, że są pewne takie zagrożenia i musi zrezygnować. Ona, naprawdę? No gdzie tam? Wygłupiam się. Nie, nie. I ona zaczęła faktycznie pytać. Ale Pan Bóg zadziałał z innej strony. I czasami myśląc, jak chcemy, jak my mamy nawrócić naszych bliskich, jak ich przemienić, to podstawową odpowiedzią jest, trzeba ich kochać. Trzeba ich kochać takimi, jakimi są. I to jest bardzo trudne, bo miłosierny ojciec pozwolił marnotrawnemu synowi odejść z miłości, chociaż mu serce krwawiło. Bóg, który wybrał naród wybrany, prowadził przez pustynię, pozwolił na to, że zaczęli szemrać, że buntowali się, że Mojżesz musiał ciągle się z nimi użerać. Dał wolność, dał miłość osobie dorosłej. I to jest w małżeństwie, to jest w rodzinie. Sztuką jest, i każdy z nas to czuje, czy ktoś nas prawdziwie kocha, bezwarunkowo, czy kochamy kogoś na zasadzie, jak zrobisz to i to, to będę ciebie kochał, będziesz dobry, będziesz dla mnie bliski. I ktoś jeden z takich ewangelizatorów wyróżnił takie 4 kroki z ewangelizowania kogoś ze swoich bliskich. Pierwsze to modlitwa. Modlimy się i tutaj myślę, że nie musimy się martwić. Chodzimy na mszę, pompejańska różaniec pompejański, jakieś nowenny, gorzkie żale, posty. Bardzo dobrze. Drugi krok to budowanie więzi, budowanie przyjaźni, budowanie miłości. Bezwarunkowo, czasami bez mówienia o Panu Bogu, ale po prostu właściwa relacja. Czasami ta relacja musi być miłością taką mocną, wymagającą. Bo jeśli jest synuś alkoholik, to nie polega na tym, że mamusia pozwala mu na wszystko. Nie. Stawia konkretne wymagania i najlepiej jeszcze ze specjalistą od spraw uzależnień, żeby wiedzieć, na co pozwolić, a na co nie. Modlitwa, budowanie więzi. Trzeci element to świadectwo. Świadectwo życia. To jest jeden z trudniejszych. Ponieważ bliscy widzą, czy jesteśmy prawdziwi, czy udajemy. Czy mówimy, kochaj bliźniego swego, ale tego sąsiada, to jakbym dorwał swoje ręce, że tam na moje coś wszedł, że tu hałasował, że tutaj mi... Oni to widzą. Ale jeszcze większe świadectwo wtedy, kiedy widzą naszych przyjaciół wierzących. Kiedy widzą nas szczęśliwych. I kiedy zaangażujemy się konkretnie w parafię, konkretną wspólnotę, konkretne działania, to często nie przez nas, ale przez inne osoby wierzące, naszych przyjaciół, naszą rodzinę, ktoś spotyka kogoś i mówi, niesamowity człowiek, idzie z nim pogadać o Panu Bogu. Ostatnio znajoma mówiła o tym, że jej mąż, który jest niewierzący, mają 3 dzieci, 2 z nich jest niepełnosprawnych, i on się zbuntował trochę wobec Pana Boga. No nie chciał z nią rozmawiać, jako tą najbardziej wierzącą w domu, o Panu Bogu.
Ale ona wpadła na fajny pomysł. Zaprosiła swojego znajomego ze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia na kawę, na spotkanie, pogadanie. Ten znajomy był chory psychicznie, był w szpitalu psychiatrycznym, był w bardzo trudnej sytuacji i Pan Bóg go tam uzdrowił, wyszedł z choroby psychicznej, lekarze nie wiedzą jak, cudownie. I on przyszedł do nich porozmawiać i jakoś tak to się stało, że ci mężczyźni zaczęli ze sobą rozmawiać. Ona jakby asystowała przy tej rozmowie, bo oni tak się dogadywali. I ten mąż, który z nią nie chciał nigdy rozmawiać o Bogu, nagle temu znajomemu, ona mówi, pierwszy raz widziała coś takiego w życiu, że tak się jej mąż otworzył przed obcym człowiekiem i mówił o tym, co jest w jego sercu, jakie ma wątpliwości, czego nie rozumie, dlaczego choroba dzieci. Okazuje się, że drugi człowiek, konkretna wspólnota, modlitwa, budowanie więzi miłości, trzecie, świadectwo naszej, naszych bliskich, wierzących i czwarte dopiero, zaproszenie. Zaproszenie do spowiedzi, zaproszenie na rekolekcje, zaproszenie na jakieś wyjątkowe wydarzenie, które, nie wiem, teraz chrzest Polski, 1050. rocznica na stadion. Coś innego niż w swoim życiu miał doświadczyć. Żeby i z innej strony zobaczył Kościół, poznał nowego księdza, doświadczył Boga. I każdy z nas, mając bliskie osoby, a kochamy je i chcemy, by były bardzo mocno wierzące, staje przed takimi dylematami. Jak kochać? Jak nawrócić? Ale to nie my mamy nawracać, bo my jesteśmy grzesznikami. Ale Bóg, który działa swoją łaską. Potrzeba pozwolić jednak w tym. Bo jeśli my słuchamy Pana Boga, tak jak tutaj Marta, która poszła i Pan Bóg ją poprowadził, to my wiemy, że dzisiaj mamy coś powiedzieć, a innego dnia zamilknąć. Jak niektórzy mówią, jak dziecko było małe, trzeba było mówić Bogu o dziecku o Bogu. Ale jak dziecko jest duże, trzeba mówić Bogu o dziecku. I tutaj wychodzi jakby drugi element, który chciałem dzisiaj poruszyć. To nasze grzechy, nasze słabości. Często właśnie to, że my się jeszcze nie nawróciliśmy, że jeszcze nie umiemy kochać, że nie jesteśmy autentyczni, szczęśliwi, inni niż inni ludzie, którzy są słabo wierzący. Nasi bliscy nie widzą Boga w nas. Pamiętam, jak spotkałem kiedyś jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie spotkałem. To była siostra zakonna, francuska, po 60, ale kiedy patrzyło się na jej twarz, no było w niej coś niesamowitego. Pewien uśmiech, pogoda, no po prostu Bóg. To trochę jak patrzeć na twarz Jana Pawła II, albo na twarz Matki Teresy z Kalkuty, gdy się uśmiechała, albo na inną twarz jakiegoś świętego. Nie można przejść obojętnie obok takiej osoby. I niektórzy powiedzieli takie piękne słowa. Przyjdą czasy, że ludzie nie będą chcieli czytać Pisma Świętego, nie będą chcieli iść do kościoła. Jedynym sposobem, żeby przeczytać o Panu Bogu, to będzie wyczytanie Go z naszych twarzy, z naszego uśmiechu, z naszych oczu i z naszego życia, byśmy to powiedzieli. Kiedy tak Bóg będzie w nas, że będziemy promieniować szczęściem i radością, to w tym momencie ludzie będą się pytać, a dlaczego jesteś taki radosny? Dlaczego jesteś taki szczęśliwy? Z czego ty się tak cieszysz? Bo Bóg jest we mnie, bo byłem u spowiedzi, bo dzisiaj byłem rano u komunii, bo Pan Bóg mi coś powiedział. Naprawdę? Tak, Bóg żyje. Jest całkowicie inna rozmowa z osobami, które obok nas są. Ale by tak mogło się dokonać, to potrzeba naszego nawrócenia, potrzeba przemiany naszego serca, by Bóg naprawdę był w naszym sercu. I tutaj drogą do tego w szczególny sposób jest spowiedź. My spowiadamy się, pewnie regularnie, każdy z nas. Ale kiedyś, gdy byłem na rekolekcjach ignacjańskich w Częstochowie, w sposób szczególny odkryłem spowiedź generalną. Taką spowiedź, która obejmuje całe życie. I żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tu nie chodzi o to, żeby teraz powtarzać wszystkie grzechy, które już wyspowiadaliśmy się. Nie. Te już zostały odpuszczone. To trochę jak słyszałem o takiej historii, nie wiem, czy prawdziwej, czy nie, że do pewnego księdza, proboszcza przyszła jakaś kobieta i powiedziała, objawił mi się Pan Jezus, rozmawiam z Panem Jezusem. A proboszcz tak spokojnie mówi, dobrze, dobrze, okej.
A nie, proszę księdza, Pan Jezus mi się objawił. Tak, siostrze Faustynie. Nie wierzy mi ksiądz? A proboszcz mówi, to niech się go pani spyta, jakie ja mam grzechy. No, odważny był proboszcz. I ona poszła, pomodliła się, znowu objawił się Pan Jezus i pyta się tego Pana Jezusa, jakie ksiądz proboszcz ma grzechy? A Jezus się chwilę zamyślił, nie pamiętam. I ta kobieta się zdziwiła. Przybiegła do proboszcza i mówi, widziałam Pana Jezusa. A proboszcz tak spokojnie, dobrze, dobrze. A pytała się pani, jakie mam grzechy? A ona mówi, pytałam, ale byłam zdziwiona, bo Pan Jezus powiedział, że nie pamięta. Proboszcz się chwilę zamyślił, to musiał być Jezus. Bo kiedy wyznajemy Mu nasze grzechy, On je odpuszcza i już nigdy więcej do nich nie wraca. I tak samo, jeśli już wyspowiadałeś się z jakichś grzechów, nie chodzi o to, żeby teraz ciągle do nich wracać. Czasami szatan nas tak kusi, wypomina grzechy z przeszłości, a tam kiedyś to zrobiłeś, a to czy wyznałeś. Często to są pokusy i diabelskie oskarżenia i nie można za tym iść. Ale spowiedź generalna to jest wyspowiadanie się z tych rzeczy, z których być może się nigdy nie wyspowiadałeś. Nigdy. Coś tam w pracy ukradłeś, tutaj coś niewłaściwego moralności zrobiłeś, tu kogoś okłamałeś. Albo były takie grzechy, z których się spowiadałeś, ale tak je nazwałeś, żeby ksiądz nie wiedział, o co chodzi, nie? Grzeszyłem przeciwko szóstemu przykazaniu. Albo kombinowałem. Albo byłem nieuczciwy. Spowiedź generalna to jest powiedzenie tak szczerze, dokładnie, co to faktycznie było. Bez udawania. Czyli wyznanie tych grzechów, których nigdy nie wyznaliśmy. Wyznanie szczerze, tak do bólu tego, co próbowaliśmy ukryć przy spowiedzi. I trzeci element to zobaczenie w historii całego naszego życia jakby korzeni tych grzechów, które nam się dzisiaj pojawiają. Trochę jak ząb, który ma korzenie. Albo jakiś chwast. Wycinamy ten chwast, wycinamy, a on ciągle odrasta. Idziemy do spowiedzi i ciągle ten grzech się powtarza. A znowu osądzałam, znowu plotkowałam, znowu kogoś wyzywałem. Z jakiego korzenia to wychodzi? Kiedy spowiadamy się w perspektywie całego życia, czasami odkrywamy ten korzeń. Możemy się wkopać w ten korzeń z Panem Jezusem i wyrwać ten chwast, wykopać go, by ten grzech się więcej nie powtarzał. I zachęcam do tego, być może niektórzy z was już takie spowiedzi przeżywali, ale warto, żeby się do tego przygotować. Zrobić taki solidny rachunek sumienia i dobrą rzeczą jest poszukać w internecie. Jest takich wiele, wiele pytań, czasami parę stron. I człowiek, czy my, czy ktoś z naszych bliskich czyta sobie i mówi, no z tego nigdy nie spowiadałem. Z tego? No kiedyś może, ale chyba nie. I nagle człowiek odkrywa, że jest wiele takich grzechów, które ma cały czas na sumieniu, z których się nie wyspowiadał, a przez to Bóg nie mógł ich odpuścić, a były i gdzieś się tam zakopał pod dywan. I wtedy warto, idąc do spowiedzi świętej, albo z księdzem się umówić w konfesjonale, wypisać sobie te grzechy na kartce, albo w salce usiąść i mając pół godziny czy godzinę wyspowiadać się z tych wszystkich grzechów z historii swojego życia. Tak, żeby pewne rzeczy zamknąć, Panu Bogu zawierzyć i odkryć, z czego to tak naprawdę wychodzi. Zauważmy, że szatan jest takim włamywaczem, który wbija się tam gdzieś w nasze serce, gdzie jest najsłabsze i ciągle kusi nas do tego samego, ciągle do tego samego. Dlatego każdy z nas ma jakąś taką wadę główną. Jest coś, co powoduje, że zawsze jak to się pojawi, to później jest lawina grzechów. Nie? Zdenerwuje się, jest nerwowy i później jest wyzwiska, przekleństwa, osądy. Coś go tam zdenerwowało w telewizji, pokazywali jakieś wiadomości i od razu o, nie mówi, osądza, wyzywa. No właśnie, konkretne grzechy. I warto, żeby zobaczyć, co jest moją taką wadą główną. Co sprawia, że ten grzech gdzieś mnie tak pęta i ja nie mogę być w pełni szczęśliwy, radosny i dawać świadectwo wobec moich bliskich o szczęściu, które daje mi Chrystus. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy też o takiej trudnej sytuacji, kiedy Izrael szedł przez pustynię
I zaczął szemrać, zaczął narzekać. I wtedy Mojżesz, wtedy Bóg zesłał węże, które kąsały i w konsekwencji ludzie umierali. I Izraelici, widząc swoje cierpienie, przyszli do Mojżesza i prosili: uwolnij nas od tych węży. A on modlił się do Pana i Bóg nie uwolnił ich od tych węży, ale dał wywyższonego węża na palu, na kiju, żeby każdy, kto na niego spojrzy, został uzdrowiony. I tutaj jest dla nas też pewna podpowiedź. My czasami spowiadając się, ja przynajmniej tak mam takie nastawienie, no chciałbym się tak raz porządnie wyspowiadać i już więcej tych grzechów nie popełniać. Może masz takie pragnienie, żeby już nigdy więcej tego grzechu nie popełnić. I to jest po części dobre pragnienie. Ale odkrywamy, że jesteśmy recydywistami, że ciągle powtarzamy swoje grzechy, że postanawiamy poprawę, że się szczerze spowiadamy, że jest Wielki Post, rekolekcje, mówimy nigdy więcej, a tu przychodzi czasami ten sam dzień albo to kolejny tydzień i znowu ten sam grzech. Jak te węże, które na pustyni zaczęły atakować. I dlatego Bóg pokazuje nam: nie zabiorę ci wszystkich twoich grzechów. Do końca życia będziesz grzeszyć. Ale przychodź do Jezusa, który jest tym wywyższonym, którego Bóg wywyższył na krzyżu. I każdy, kto na Niego spojrzy z wiarą, a dzieje się to najbardziej w spowiedzi świętej, to wtedy Bóg, kiedy wyznaje te grzechy, żałuje za nie, chce zadośćuczynić, odpuszcza je. I każdy z nas prawdopodobnie ciągle popełniamy te same grzechy, mniej więcej. I w sumie może trochę dobrze, bo gorzej, gdybyśmy mieli ciągle nowe grzechy i cięższe. Ale jeśli staramy się, powtarzamy, ciągle te węże gdzieś nas tam atakują, to my znowu przychodzimy, znowu się spowiadamy i znowu mamy życie, które daje nam Chrystus. Bo w tym wtedy sobie uświadamiamy: ja sam z siebie nie jestem w stanie pokonać grzechów. Tylko Jezus może mnie odpuścić w spowiedzi świętej. Tylko Jezus może mnie uwolnić z tego, co mnie ogranicza i co sprawia, że jestem nieszczęśliwy. I wtedy człowiek doświadcza zbawienia. Doświadcza tego, że Bóg przemienia jego serce swoją miłością, swoją łaską. I w tym momencie doświadcza wolności, doświadcza właśnie tego zbawienia. By to mogło jednak się dokonać, potrzeba, żeby Bogu się faktycznie zawierzyć. Faktycznie, o tym już mówiliśmy w niedzielę, zaufać Mu. Czasami jak jestem w jakichś miejscach, byłem w takim koszalinie, w takim domu miłosierdzia, poproszono mnie, ugoszczono mnie tam i dano jakiś pokój. I w tym pokoju miałem tam przejść przez jakiś korytarz, miałem sobie nocować. Ale kiedy wchodzę na korytarz, okazuje się, że jest tam ciemno. Nigdzie nie ma, żeby włączyć światło. No i tak mówię, no to pójdę przez tą ciemność. Idę i nagle zapala się światło. I wtedy pomyślałem sobie, że trochę jest tak samo z wiarą, że pierwsze czasami, kiedy przychodzimy do Pana Boga, żeby przyjąć dar zbawienia, idziemy do spowiedzi, my do końca jeszcze nie wiemy, nie wierzymy, czy nam się uda z danego grzechu poprawić. Ale kiedy idziemy do spowiedzi świętej i spowiadamy się z tego, nagle Bóg nas z tego uwalnia, zapala się światło. Niektóre osoby, które są niewierzące, mówią: jakby mi się Bóg objawił, jakby dokonał jakiegoś cudu, to ja bym w Niego uwierzył. Ale w życiu z Bogiem jest odwrotnie. Pierwsze masz uwierzyć, a później doświadczysz cudu, uzdrowienia. Pierwsze masz się wyspowiadać, a później doświadczysz, że Bóg cię z jakiegoś grzechu uwolnił. Pierwsze masz wyjść do człowieka, z którym nie umiesz porozmawiać, a później zobaczysz, co to w tobie czy w tym człowieku zrobiło. Czasami my mówimy: jak on mnie przeprosi, to ja go przeproszę. Wtedy przypomina mi się historia moich znajomych. 20 lat małżeństwa, ona nauczycielka, on biznesmen, dwójka dzieci. I ona mi mówi, że jej mąż ją rozpieszcza, bo ją jest tym, który zawsze pierwszy przebacza. Przeprasza. A ja pytam się jego: jak to? Przecież czasami też jej jest wina. A on mówi: no, tak jakoś wyszło. A ja się pytam: a jaki sposób? Kiedyś, jeszcze przed małżeństwem, poradzono nam, byśmy mieli jedno łóżko,
jedną kołdrę. I kiedy się pokłócimy w ciągu dnia, to ona zwija się w tą kołdrę, tak że ja nie mogę zasnąć. I mówię, przepraszam, czy byś mogła mi dać trochę tej kołdry? A ona mówi, można? Można przeprosić? Albo w drugą stronę, nie. Więc wtedy on mówi, jak nie dasz mi tej kołdry, to ja nie zasnę i ty nie zaśniesz. I w końcu tam się przekomarzają i się godzą. Ale on jest tym, który pierwszy zawsze przeprasza. Nie czeka, nie wiadomo na co. Tak samo my, czy w relacji do Pana Boga, gdy idziemy do spowiedzi, czy w relacji do kogoś, kto jest obok nas, kiedy wychodzimy z miłością, później z wiarą i z miłością doświadczamy tego miłosierdzia i Bóg nas uwalnia, Bóg daje nam łaskę, Bóg jednoczy rodziny, Bóg jest tym, który przemienia swoją miłością. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, żeby to zbawienie, ta radość, którą Pan Bóg daje, była tą, która faktycznie nas przemienia i byśmy zawierzali Mu to wszystko, co jest dla nas ważne. Mówiliśmy o tym sobie, że Pan Bóg naprawdę chce zbawienia i szczęścia naszych bliskich. Chce naszego doświadczenia miłości. Ale często nasz grzech, czy innych grzech, zamyka nas, kłóci, brak wiary, brak zaufania, rozbija rodziny. I tylko Jezus, do którego my przychodzimy i doświadczamy tej miłości, którą On nam daje, szczególnie w spowiedzi świętej, która jest najpiękniejszym gabinetem kosmetycznym, który nie tylko wypiększa naszą duszę, ale też sprawia, że my stajemy się coraz piękniejsi, to On może przemienić tak bardzo nas, że możemy być tymi, którzy promieniują miłością na naszych bliskich, że mamy dla nich cierpliwość, że umiemy im zaufać, że jesteśmy w stanie im dać wolność, że jesteśmy w stanie pokochać ich takimi, jakimi są. Tylko Jezus, który jest miłością, może nas do tego uzdolnić. Dlatego prośmy na tej Eucharystii, by ta miłość Boża, którą On daje w Komunii Świętej, która może nas przemienić, promieniowała przez nas na naszych bliskich. By ta wiara, która jest w naszych sercach, ten ogień wiary, zapalił też serca naszych bliskich. Jeśli my będziemy płonąć, płonąć będą nasi bliscy. Prosimy Cię, Panie Jezu, byśmy doświadczyli Twojej miłości, która uwalnia nas od grzechów. Nas, grzeszników, Ty przecież umarłeś za nas na krzyżu i w każdej spowiedzi świętej dajesz nam swoją łaskę, swoją miłość. Prosimy Cię, byśmy tak przemienieni przez Twój dar zbawienia, który objawił się na krzyżu, umieli to zbawienie, tą miłość, tą wiarę dawać naszym bliskim. Amen.